dzisiaj odzyskamy naszą ojczyznę, a wraz z nią nasze dziedzictwo. Witam w kolejnym odcinku z serii Gram StarCrafta 2, Multiplayer, Dotyk Void, Złota Liga, 3x3, losowe, to znaczy, że nie wiem z kim gram, moim współgraczem jest Alucard, WTTC, Protoss pośrodku i Terran niebieski w lewym rogu. Tradycyjnie przypisujemy do jedynki bazę główną. Budujemy pierwszego pylona. No nie wiem, kusi mnie to złoto, ale chyba lepiej tu bronić się razem z tym. Lepiej tak. Próbujemy trochę zachowawczo. Stawiam gatewaya do tego asymilator. I na ekspansję lecę. Mam nadzieję, że mnie tutaj gdzieś nie zakanonowo. O! No i widzicie, już jest. Ale za dużo. No dobra, taka tam sobie działalność jego. W takim razie musimy szybko postawić go tutaj, rozwalić, tak? Tak sobie wymyślił kanona. To niech kombinuje, a ja w takim razie kopnę się na złoto. No bo straciłem dość dużo, dużo czasu straciłem, no co tu dużo gadać. Próbuję to na złocie nadrobić.
dobra, to stawiamy pierwszego Stargate'a. Budujemy wojnę, żebyśmy nie zostali na Galasa. Obserwera plus jeden. No tak, pozostaje mi tylko postawić. Trójeczkę tradycyjnie. No, wytrącił mnie ten jego Cannon Rush. Bardziej się go spodziewałem tu u siebie, że go gdzieś zobaczę, niż na dole, no. Dobra, można rozwalić tego. Immortale, dobra sprawa. Dobra, możemy już się przerzucić. Produkcję probów na złoto. Trzymajmy się razem z nim. Tak samo tu. Up 1. Utrzymajmy się razem z nim. No niestety. O, o. I tego, czego się spodziewaliśmy. Zbyt cenne złoto jest, żebyśmy sobie mogli pozwolić. Mamy już odkrywaczkę. Idziemy, no. Tym razem ktoś inny wreszcie dowodzi. Jednego mniej, tak chciał podsfaniakować tym swoim lotnictwem. Banshee jest dobra sprawa, dopóki nie mają odkrywaczki, jak raz już pokazał na złocie, że... No ale poszedł też makro bardzo.
Tu mamy. Jestem tu, mroku. Atakuj teraz. Niech tam sobie tak jedno banshee zostało. Gdzieś tam w tle, no teraz we trzech to już jesteśmy nieźle. I super bloka go tak bezczelnie po jajkach. Najbardziej bezczelna rozgrywka to komuś zablokować produkcję. Może sobie mieć kasę czy co chce i tak jest dead. Ostatnio oglądałem mecz z Nercia z, nie pamiętam z kim, z jakimś Koreańczykiem. I wygrał Nercia po prostu kopiąc po jajkach. No dobra. Zwycięstwo, choć trochę okupione takim błędem, że nie, że nie dałem się zaatakować tym Cannon Rushem, ale...